Przyjaciele, chcę się do was powiedzieć trochę na temat takiej rzeczy jak humanizm. Humanizm to jest bardzo poważna rzecz. Są dwa narzędzia diabła, którymi posługuje się na ziemi. To jest religia i humanizm. Albo coś diabeł robi przez systemy religijne, albo coś diabeł robi przez mentalność humanistyczną. Inaczej diabeł nie działa, bo on nie ma innych możliwości. Wiecie, humanizm to jest pewnego rodzaju postawa intelektualna i moralna. Przykładająca ogromną wagę do wyrażania troski o potrzeby, szczęście, godność, swobodę rodzaju ludzkiego. To jest humanizm. To jest system myślowy, który przykłada wielką wagę, tworzy zasady, reguły, formuły, zachowania, standardy, aby gatunek ludzki był podniesiony. A teraz wam powiem, co to jest Krzyż Golgoty. Krzyż Golgoty zajmuje się zawodowo wymordowaniem homo sapiens. Jezus nie umarł na krzyżu po to, żeby ludziom było lepiej. Jezus umarł na krzyżu po to, aby otworzyć drogę dla śmierci starej natury i możliwości duchowego odrodzenia jako nowy, wewnętrzny człowiek. Krzyż Golgoty to morderca dla homo sapiens. Krzyż Golgoty nie jest humanistyczną konstrukcją. Ja jeszcze nigdy w życiu nie widziałem, żeby ktoś się zaprzyjaźnił z krzesłem elektrycznym. Żadne narzędzie zbrodni, a takim jest krzyż, nie jest humanitarne. Jest taki w ogóle program na Discovery, chyba, o narzędziach zbrodni. Narzędziach, że się traciło ludzi przez wieki, w różnych cywilizacjach. Czasami się przyglądam na te narzędzia i zawsze widzę krzyż. Zawsze widzę krzyż. Czy to jest koło łamiące skazanego na śmierć człowieka, czy to jest coś innego. To jest krzyż. Krzyż jest antyhumanistyczny. Krzyż jest dramatem. Krzyż to jest coś takiego, co mówi, że trzeba cały homo sapiens wsadzić w wór, a potem worem o mur. Aż do ubicia. To jest krzyż. Zauważyliście, że to w ogóle nie jest humanistyczne podejście? Humanizm stawia człowieka w centrum. Humanizm mówi, człowiek jest ważny. Dbajmy o człowieka. Ludzkie myślenie jest ważne. Trzeba się liczyć z czyimiś poglądami. Trzeba szanować czyjeś poglądy. Często ludzie mówią do mnie, a jakim ty prawem próbujesz wcisnąć mi swoje poglądy? A ja mówię, bo moje poglądy są prawdziwe, a twoje są fałszywe. Jakim prawem ty tak mówisz? Ja mówię, prawem krzyża. Prawem krzyża. Dlaczego ty nie szanujesz mojej wiary? Ludzie mówią. Ja mówię, prawem krzyża nie szanuję twojej wiary. Nie szanuję żadnej wiary. Nie szanuję muzułmanów, buddystów. Nie szanuję. Olewam Koran. Nie szanuję tego. Dlaczego ja tego nie szanuję? Bo to jest antychrystyczne. Antychrystyczne. To jest duch antychrysta. Duch antychrysta. Jedynym połączeniem Boga i człowieka jest Jezus Chrystus.
Jedynym połączeniem Boga i człowieka jest Jezus Chrystus. Jedyną drogą do Ojca jest Jezus Chrystus. Nic innego, powiem więcej. To nie jest Jezus Chrystus religijny. To nie jest humanistyczny Jezusik, który jest włożony w naszą kulturę. Nie. To jest żywy, realny, objawiony Bóg w ciele, którego każdy człowiek może spotkać, jeśli tylko zechce. Nie istnieje żadna specjalna łaska poznania Jezusa. Nie. Każdy człowiek, który chce, może spotkać się z Bogiem, narodzić się na nowo, pójść do nieba, być wypełnionym Duchem Świętym, prowadzić zwycięskie życie. Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy siebie, czyli człowieka, uzna, tak, za istotę do zabicia. Wiecie, to jest nowe narodzenie? Nowe narodzenie jest wtedy, kiedy przychodzi człowiek do Boga i mówi: Panie Boże mój, nadaje się do utylizacji. Ja, Artur Ceroński, w 2001 roku w więzieniu stanowym w Sztumie uklęknąłem na kolana i powiedziałem: Panie Boże mój, ja się nadaję do utylizacji. Ja się nie nadaję do tego, żeby mnie reanimować, żeby mnie resocjalizować. Bo to jest fikcja literacka. Wiecie, ja byłem złodziejem zawodowym od dawna, od dziecka w zasadzie. Wiecie, że złodziej to jest charakter. Miałem charakter złodzieja, ja byłem wielokrotnie karanym recydywistą. To jest charakter, charakter. Złodziej mówi: idę do pracy. Idzie walić kogoś w łeb i mu zabrać jakieś jego dobro. I mówię: dobra, kurwa, ja byłem w pracy. Byłem w pracy. A co masz taką tutaj pokrwawioną koszulkę? A to w pracy się zakrwawiłem. A co, gdzie tam pracowałeś? A na takiej babci, co rentę wzięła. Pracowałem. Tak pracowałem, aż do krwi. Rozumiesz? Tak mówi złodziej, bo złodziej to jest charakter. My jak jeździmy po szkołach i mówimy, jak są duże zgromadzenia uczniów i mówimy, pewnie niektórzy z was tutaj są, biorą narkotyki, inni pewnie handlują. Ja zawsze mówię: jeśli jesteś dealerem, mam dla ciebie taką bardzo fajną informację, jesteś bity frajer. Bo trzeba być naprawdę bitym frajerem, żeby truć innych ludzi. Ja produkowałem amfetaminę i sprzedawałem ją dzieciom. Rozumiesz, co to znaczy? To jest szok. Ale ja, to, dla mnie to było normalne. I teraz wyjaśnię ci, jaka jest głębia tego zjawiska. Środowisko humanistyczne, które jest. W tym środowisku zawiera się absolutnie wszystko. Dobro i zło. Byle tylko podnosiło człowieka. Ale chrześcijaństwo podnosi Boga, jego cele, zasady i dążenia. Jest wielka różnica. Jest wielka różnica. Człowiek jest skazany na śmierć. Ludzie myślą, że Bóg po to przysłał Jezusa, żeby Jezus uratował wszystkich ludzi. Nie. Bóg zszedł na ziemię jako Jezus, żeby byli uratowani ci, którzy w Niego uwierzą. A ci, którzy w Niego nie uwierzą, są dalej skazani na śmierć. To proste jak drut. Homo sapiens nie ma prawa się utrzymać. Ale humanizm mówi inaczej. Podnieśmy człowieka do rangi Boga. Człowiek to brzmi dumnie. Mi się zawsze rymuje, szczególnie w trumnie. Wiele trupów widziałem w życiu. Żaden nie wyglądał w dumny sposób. Żaden. Wszyscy leżeli i śmierdzieli. Taki jest koniec człowieka. Ale Bóg nie ma swojego końca. Są dwa rodzaje humanizmu. Pierwszy odrzuca wiarę w Boga zupełnie. Drugi wytycza wierzącym ludziom drogę do realizacji ich poglądów dotyczących ich wiedzy. Humanizm mówi do człowieka wierzącego tak: wierz sobie w Boga, ale na swoich zasadach. Niech tam ci nikt nie mówi, jak ty masz wierzyć.
To nie jest ważne, co jest napisane w piśmie. To nie jest ważne, co daje życie. Ważne jest, żebyś ty sobie stworzył własnego Boga. Wiecie, co humanizm robi? Stwarza własnych bogów w ludziach. To jest bardzo niebezpieczne zjawisko. To jest chrześcijański humanizm. Na przykład. Ja do ludzi coś mówię z perspektywy prawdy, a oni mówią, ale wiesz, ja inaczej odczuwam. Ja mówię, ty, przecież duch nie ma odczuć. Na czym ty? No wiesz, ale ja tak nie czuję, żeby tak zrobić. Ja mówię, ty, ale taka jest prawda. Taka jest prawda. Rozumiesz? Ja w ogóle nie czuję, że się na nogach chodzi. Naprawdę, nie mam takich odczuć. Ja w ogóle przyjąłem, że się na nogach chodzi, a nie na rękach. Ja przyjąłem, że się je buzią, a nie tyłkiem. I tak praktykuję to zjawisko, wiesz? To jest nieważne moje odczucie na ten temat. Humanist albo mówi, nie ma Boga, albo mówi, Bóg, którego wierzysz, musi chodzić tak, jak ty chcesz. Coś ci powiem. Bóg humanistyczny to Bóg chodzący według praw i zasad człowieka. Tylko takiego Boga naprawdę nie ma. Bóg nigdy nie ugnie się w swojej głowie do zasad człowieczych. Nigdy. To człowiek musi się ugiąć do zasad Bożych. To jest mega prosta historia. Humanizm mówi tak, ugnij Boga do swoich zasad. Ugnij Go. Ugnij. On jest dobry. To dobry Jezusik, milusi. Można Go wsadzić w rameczkę w swojej głowie i On Ci tak będzie chodził. Coś Wam powiem. Bóg reaguje tylko na to, co sam wymyślił, tylko na to, co sam zaaranżował, tylko na to, co sam opracował. Bóg reaguje tylko na swoją prawdę. Jeżeli On na przykład mówi jakąś prawdę, to On teraz mówi do Ciebie tak, uwierz w tą prawdę, a osiągniesz sukces. A humanizm do Ciebie przyjdzie i powie tak, jest jeszcze inna droga. Niekoniecznie musisz uwierzyć tak, jak On powiedział. Troszkę inaczej uwierz i będzie dobrze. Tylko, widzisz, to jest kurczę tak, jak jest taka toaleta na dole i ona kosztuje 2,80. I wrzucisz 2,75 i się zlejesz w gacie. Wiesz dlaczego? Bo ta cholerna bramka Ci nie otworzy za 2,75. Ona Ci nie otworzy za 2,79. Ona Ci się tylko otworzy za 2,80. No. Ty nie możesz do niej przemówić, wrzucić 2,75 i powiedzieć, bromeczko kochana, jesteś taka piękna, błyszcząca, chromowana. Otwórz mi się. Ona będzie trwarta, będzie trwała w swoim 2,80 aż do końca tego, co się nazywa dzisiaj. Rozumiecie? Nawet sracze funkcjonują według zasad. A humanizm mówi do Ciebie tak, nie, nie trzeba, sam sobie stwórz zasady. Wiesz, co robi humanizm? On stawia człowieka w miejscu Boga. On stawia ludzki umysł w miejscu umysłu Boga. On stawia ludzką koncepcję w miejscu koncepcji Boga. Ja na przykład mówię do ludzi tak. Miłość wyrasta z prawdy. A ludzie do mnie mówią tak. No wiesz, ale mi chodzi w ogóle o miłość. Ja mówię, ty, ale miłość wyrasta z prawdy. Najpierw musi być prawda, a potem dopiero miłość z niej wyrasta. Miłość bez prawdy nie istnieje. Nie ma czegoś takiego. Rozumiesz? Nie ma miłości poza prawdą. Nie ma. Kiedyś w jednej szkole mówię do młodzieży tak. Kto z Was jest zwolennikiem homoseksualizmu? No i tam podniosły część ręce ludzie. No ja jestem za taką wolnością, wszyscy jesteśmy... Ja mówię, dobrze, teraz takie bardzo logiczne pytanie. Gdyby Wasi rodzice byli homoseksualistami, to byście byli, czy by Was nie było? To jest bardzo ważna dla mnie informacja. Ty, który podniosłeś rękę. Gdybyś miał dwóch tatusiów, to byś się urodził, czy byś się nie urodził? Taka prosta sprawa. Polećmy po logice. No nie, ale widzisz... Twoje przekonania nie posiadają, tak, fundamentu stwórczego. To jest Twoja teoria.
Teoria, teoria, lecisz po teorii. Teoria. Teoria. Bóg to praktyka. Humanizm wprowadza ludzi w miejsce teorii. W miejsce teorii. Pokażę wam pewną historię z Biblii. Ta historia jest w pierwszej Mojżeszowej. Wiecie, ona się ciągnie przez kilka rozdziałów. To są takie historie Abrahama i Abimelecha. Wiecie, Abimelech to oznacza ojciec królów. Taki król królów. To słowo to oznacza. Proszę. Przepraszam. Proszę. Pan na lekcji religii w szkole i zapytał pan dzieci zebranych w klasie, kto jest zwolennikiem homoseksualizmu. Zapytał pan dzieci, tak? Zapytałem młodzież powyżej 15 roku życia. Następnym razem będzie pan uczył dzieci, muszę zapytać, kto jest zwolennikiem religii w kościele. Nie ja. Ci ludzie też nie. Ojciec królów. Dokładnie król ojciec. I on ma takiego służącego. To chyba był przed chwilą on, mi się wydaje. Właśnie teraz objawienie dostałem. Bo ten jego podwładny nazywał się Pikol, to znaczy usta wszystkich, to znaczy wiele mówiący. Ja mi się wydaje, że to w ogóle u nas się bardzo prorocze rzeczy dzieją. Pikol przyszedł. I tutaj jest ciekawa rzecz. Co robi Abimelech? Bo Abimelech tutaj jest symbolem szatana. Ale on występuje z miejsca, które możemy świetnie obejrzeć jako działanie diabła na poziomie humanizmu. Widzimy tutaj, że Abraham ma konkretne zadanie. Bóg do niego mówi: idź Abrahamie w tamtą stronę, nie zadawaj się Abrahamie z nikim, tak? Zbuduj Abrahamie to i tamto, ja będę z tobą. Ale jak czytamy dzieje Abrahama, to widzimy przynajmniej dwa razy, jak Abraham skręca. Raz skręcił sobie do Egiptu. A drugi raz skręcił na tereny Abimelecha. W jednym i w drugim przypadku stało się coś niesamowitego. Wiecie, co się stało? Od razu mu zabrali żonę. Zarówno Faraon mu zawinął żonę, jak i Abimelech mu zawinął żonę. Od razu. Stracił coś, co najbardziej kochał. Stracił coś, co było jego największym skarbem. On to stracił. On skłamał, jak tam poszedł. Ale zanim on tam poszedł, to on niczego nie skłamał. On uległ zapachowi humanizmu. Jemu się podobał Egipt, jemu podobały się tereny Abimelecha. Dlaczego? One były o wiele bardziej rozbudowane, o wiele bardziej cywilizowane niż pustynia, na którą go posłał Bóg. Bóg go nie posłał w miejsce, które jest cywilizowane. Zauważyliście? Bóg go posłał w miejsce, które miało być pustynne i powiedział: pójdziesz tam na pustynię i tam ze mną zbudujesz, tak, moje państwo. Ale on idzie zupełnie w inne miejsca. Co go ciągnie? Ciągnie go kultura, ciągnie go splendor. Ciągnie go to, co jest ludzkie. Rozumiecie? Ciągnie go humanizm. Ciągnie go humanizm. Kiedy wchodzi w ten humanizm, na samym początku następuje w jego życiu rozłam, zniszczenie, załamanie. Jak słusznie zauważył ten przechodzień, zaczyna kłamać. Zaczyna kłamać. Zaczyna mówić rzeczy, które nie są prawdziwe.
Wiecie, co robi humanizm z głowami chrześcijan? Wyprowadza ich z prostych dróg państw. Prostych dróg. Dzisiaj Asia mówiła o tym, jak wyszła z religii. Ja widziałem Asię, kiedy było jej bardzo trudno, jak ja stałem i mówiłem, niechaj będzie przeklęty przenajświętszy sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Jak się trzymała za głowinę, tak. Dlaczego? Przez lata zostaliśmy wprowadzeni w systemy humanistyczne. Wmówiono nam, jak rzeczy Boże mają wyglądać. Wmówiono nam, że człowiek i zasady, które są tworzone wokół jego człowieczeństwa, są najważniejsze na świecie, ważniejsze niż zasady Boże. Straciliśmy orientację. Humanizm powoduje, że tracisz orientację. Tracisz orientację. Nie wiesz, co się tak naprawdę dzieje wokół twojego życia. Wychodzisz z prostych dróg. Słowo mówi do ciebie, wierz w tą rzecz. A ty mówisz, ale ja tak czuję. Ale ja tak myślę. A gówno mnie to obchodzi. Bo tak mówi słowo. Ale humanizm powoduje w głowie coś takiego. Rozumiesz? Że ty już przestajesz widzieć prostotę zjawiska. Bóg mówi do Abrahama, Abrahamie! Idź prosto! Bierz tą swoją żonę i idź prosto! On od początku ma ciągoty do humanizmu. Wiecie, co zrobił na początku? Bratanka wziął. Bóg powiedział, weź żonę. Żonę. On mówi, wezmę bratanka jeszcze. Będzie nam raźniej. Wiecie, co bratanek mu narobił? Dym taki, że człowieku nie pytaj. Poczytaj tą pierwszą Mojżeszową, zobacz, jak tam dramat się rozgrywa. Humanizm powoduje, że tracimy orientację. Zamiast iść do człowieka i powiedzieć mu prosto w oczy, ty, kocham cię bardzo, ale właśnie siedzisz w kiblu po uszy. To my chodzimy wokół niego, jak wokół jakiegoś, ja nie wiem czego, jakiegoś takiego bytu, który jak tylko dotkniemy, to się rozsypie. I mówimy, nie powiemy mu dokładnie, nie powiemy mu od razu, bo może się obrazi, a jak się obrazi, to odejdzie od nas. Będziemy sami. Rozumiesz? Humanizm zawsze będzie powodował, że zamęt będzie następował w twojej głowie. Ten Abimelech przez całe życie, przez wiele kolejnych lat jest przyssany do Abrahama jak jakaś w ogóle przyssawka. Cały czas gdzieś się pojawia w jego życiu. Cały czas w jakiś sposób podchodzi do tego życia. Humanizm nie będzie chciał ci odpuścić. Humanizm będzie pukał do twojego życia notorycznie. Kiedy będą się pojawiały nowe wyzwania, nowe relacje, nowe sytuacje, humanizm będzie pukał. Kiedy pojawiają się związki, małżeństwa, humanizm puka. Kiedy pojawiają się dzieci, wychowanie dzieci, humanizm puka. Długo czekasz na dzieci, rodzą ci się dzieci. Masz prosty kierunek wychowania dzieci. W ogóle wiecie, jak się wychowuje dzieci? Dla Pana. Słyszałeś o tym, że się dzieci dla Pana wychowuje? Twoje dziecko ma być wychowane tak, aby służyło Bogu. Amen. Twoje dziecko nie ma być wychowane tak, żeby służyło temu światu. Twoje dziecko ma służyć Bogu. Ja mam dzieci, one mają służyć Bogu. Ja w ogóle wychowuję dzieci dla Boga, nie dla świata. Ja moim dzieciom nigdy nie stworzę dróg, w których one będą sobie mogły zbudować szczęśliwe życie w świecie i to mi wystarczy. No, to nie tak.
U moich dzieci od początku Bóg jest podnoszony w każdej dziedzinie życia. Nasz syn ma 20 lat. Jeszcze nie narodził się z Bożego Ducha. Ale w jego życie są wpompowane zasady Boże. Zasady Boże są wpompowane. Wiesz dlaczego? Dlatego, że to są jedyne formy prawdziwe. Nasz syn, jak od małego był kształtowany w ten sposób, przychodził i mówił tak: tato, jak ktoś mnie zaczepi, to mogę go uderzyć, jak mnie zaczepi? Ja mówię: synu, walasz do krwi. Ja tak wychowywałem swojego syna. Mówię: żaden problem. Ale mówię, nie wolno ci nosić żalu do żadnego człowieka. Nie noś nigdy żalu. Jak ktoś cię zaatakuje, złam mu nos. Bardzo dobrze, nauczy się. Nie noś żalu. Nie kłam. Rozumiesz? Bądź prawdziwy. Od początku miał to mówione. Zasady, które były ustalone w domu, były proste. Powiedziałem mu kiedyś: jeśli spalisz dom, nie dostaniesz lania. Jeśli mnie oszukasz, spiorę ci tyłek na kwaśne jabłko. Rozumiecie? Inne zasady. Zasady Boże. Od początku. Ale humanizm będzie ci mówił: wychowaj dzieci, żeby były szczęśliwe w tym świecie. Humanizm ci będzie mówił, że twoja cielesna matka czy ojciec, którzy nie znają Jezusa, są bardzo ważni dla twojego życia. Są ważniejsi niż Kościół, ważniejsi niż żona, niż mąż wierzący. To jest nieprawda. Niewierzący ludzie to niewierzący ludzie. Nieważne, czy to jest twoja matka, ojciec, brat, swat czy ktokolwiek inny. Że nie wierzy w Jezusa, to jest w opozycji, tak? Po drugiej stronie balustrady, człowieku. Niewierzący człowiek. Syn diabła. Córka diabła. Ale humanizm będzie mówił: nie, 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 moja kochana mamunia, tatun. Nie mamunia, tatun. Nikogo nie znamy według ciała. Nie znamy mamuni, tatunia według ciała. Mamunia, tatun nie chcą się narodzić z Bożego Ducha, tak? To nie będą żadnym głosem w moim życiu. Jedyną rzeczą, którą zrobię, to im będę pomagał finansowo, jeżeli nie będą sobie radzili w ogóle, tak? I to też na moich zasadach, a nie na ich zasadach. Nie dam się nigdy wmanipulować w nic. Przez mamunię i tatunię. Humanizm to twój wróg. Musisz występować przeciwko niemu twardą ręką. Traktuj go tak samo, jak każde inne zło. To samo rób z religią. Humanizm to swoisty rodzaj bóstwa. Tam się czci człowieka. Wczoraj taki film leciał: Poznaj mojego tatę. Taka komedia. Tam są takie ciekawe zajawki. Siedzą przy stole lekarze i tak dalej, a on jest pielęgniarzem. I on przychodzi do tego stołu: pan doktor taki, a ty kim jesteś? Pielęgniarzem. Patrzą na niego, jakby był w ogóle, wiecie, z innej planety. Dlaczego? No to jest humanizm. Humanizm określa człowieka na podstawie jego walorów. Jakie ma wykształcenie, jakie zdobył w życiu rzeczy. Rozumiesz? Już w liście Jakuba są problemy z humanizmem. W tamtych kościołach już były problemy z humanizmem, tak? I to na takim bardzo prymitywnym poziomie. Ci, którzy byli bogaci i dobrze wyglądali, mieli prawo siedzieć w ławkach. Ci, którzy byli biedni, to mieli siedzieć na podłodze. Tak? To już Jakub te problemy rozwiązywał. Humanizm zawsze przychodził i falił do życia ludzkiego. Humanizm mówi zawsze: nie zgadzaj się z tym i z tym, a z tamtym się zgadzaj. Humanizm zawsze będzie podnosił wartość człowieczą ponad wartość prawdy Bożej. Podstawowym elementem bronienia się przed humanizmem jest podjęcie decyzji, że prawda Boża jest dla ciebie number one. Choćbyś miał zapłacić za to największą cenę. Bo prawda Boża jest realnym gruntem.
gruntem. Diabeł boi się prawdy. Diabeł nie wytrzyma, kiedy ty będziesz stał na prawdzie i propagował prawdę. Do końca. Humanizm będzie ci proponował różnego rodzaju kompromisy. Wiesz, jak on jest zakamuflowany? Na przykład jednym z jego, ja wczoraj o tym powiedziałem na szkole, jednym z jego takich na przykład sloganów w kościele jest taki slogan: Bóg ci wystarczy. Ja mówiłem wczoraj na szkole, że sformułowanie, że Bóg ci wystarczy, jest sformułowaniem antychrystycznym. Duch antychrysta, on nigdy nie występuje przeciwko Bogu, tylko przeciwko Chrystusowi, rozumiecie? Nigdy przeciwko Bogu. Antychryst nigdy nie będzie zaprzeczał istnieniu Boga. Ale wiesz, co będzie robił antychryst? Będzie mówił: Chrystus jest ci niepotrzebny. A duch antychrystyczny dzisiaj na przykład działa w ten sposób w kościele, że mówi tak: Kościół ci jest niepotrzebny, a Kościół to jest ciało Chrystusa. No my, Kościół ci niepotrzebny, Bóg ci wystarczy. To jest humanizm. Wiecie, kto uprawia tego rodzaju humanizm? Ludzie, którzy mają człowieka podniesionego do rangi Boga. W tym wypadku najczęściej jest to on sam, ten człowiek, który tak mówi. Człowiek, który mówi: Bóg ci wystarczy, to prawdopodobnie siebie podniósł do rangi Boga w sobie. Swoje zasady, swoje reguły. Ma takiego Boga otoczonego swoją ramką. Rozumiesz? Czy ktoś powie: Bóg ci wystarczy, to powiedz: ja tobie. Ja potrzebuję więcej. Ja potrzebuję więcej. Ty nie potrzebujesz Boga? Ty nie potrzebujesz? Przecież ty jesteś zaburzony jak piątek z pankracem. Masz 6% użytkowności głowiny. Ale on będzie mówił, że on nie potrzebuje Boga. Rozumiesz, o co chodzi? To jest humanizm. Fajne są te spotkania na ulicy, bo dużo proroczych gestów można zobaczyć. Całe stworzenie do nas mówi prawdę. Całe stworzenie. List do Rzymian. Chcę was uczulić na działanie humanizmu w waszym życiu. Podnoście prawdę Bożą do rangi ostatecznego standardu. Jeżeli jakaś prawda Boża jest taka i amen. Koniec. Tam nic więcej nie ma. Wszystko inne to będzie albo humanizm, albo religia. Nie daj się rozwodnić. Chcesz zwyciężać? To musisz rozprawić się z humanizmem w swoim życiu. Rozumiesz? Jeżeli chcesz zwyciężać. Humanizm będzie zawsze przynosił na przykład twoje potrzeby na pierwszy plan. Będzie mówił tak: jeżeli ty postąpisz zgodnie z tą czy z tą prawdą, to ty stracisz. Stracisz. Ja do ludzi mówię: dawajcie pieniądze na szerzenie królestwa. A humanizm mówi do ludzi do ucha: jak będziesz dawał pieniądze, to ci nie starczy. Ja do ludzi mówię: jak będziesz dawał pieniądze, będziesz miał więcej. Nie, nie, on kłamie, on jest dalej złodziejem, tylko udaje. Teraz założył kościół i wyłudza w ten sposób, jak go znam. To humanizm mówi do ciebie. Humanizm. Ja nie jestem złodziejem, ja byłem złodziejem. Kiedyś w telewizji, w TVN-ie powiedziałem, że byłem mordercą, ale nie jestem. Się strasznie wzburzyli wszyscy. Stare przeminęło. Humanizm zawsze będzie mówił inaczej niż prawda. Będzie mówił przez twoje emocje, przez twoje myśli. Wytocz mu wojnę. Wytocz mu wojnę. Rozwal to. Nie bój się, że zostaniesz na lodzie. Nie zostaniesz na lodzie. Masz firmę, humanizm będzie ci mówił: ty nie możesz normalnie funkcjonować, to nie możesz przez wiarę firmy prowadzić, to musisz ją prowadzić według systemu tego świata, koniec. I tu musisz jeszcze tutaj kombinować, bo nie będziesz kombinować, to wszystko runie. Nie runie. Nie runie ci.
Małżeństwo też cię nie runie, jak będzie funkcjonowało na Bożych prawdach oparte, a nie na humanizmie. Nasze małżeństwo jest tyle czasu. W ogóle, że ono jest, to jest cud. Jesteśmy cudem. A wiecie dlaczego? Bo humanizm wyrzuciliśmy z naszego życia. Humanizm. A ja Agatę piłem, krzywdziłem, wyzywałem, poniżałem, a ona dzisiaj ze mną jest i mi służy. To jest w ogóle szok. Szok. Jak ona musiała humanizm rozpieprzyć w swoim życiu, który jej mówił, twoje potrzeby, Agatka, są tutaj najważniejsze. Dalej będziesz z tym debilem, to dalej będzie z tobą jechał, gdzie skrzywdzi na 100% jeszcze bardziej. Kiedyś w jakimś programie telewizyjnym ta redaktorka nie wytrzymała i mówi, proszę panią, pani się nie boi, że pan Artur panią zabije w nocy? Że panią chciał raz zabić. Panią znów może zabić. Ja tam mówię, nie, nie boję się. Nie boję się, że mnie chce mąż zabić. Humanizm jest bardzo szerokim pojęciem. On będzie chciał, żebyś się upodabniał do tego świata. Bądź podobny do tego świata, bądź podobny do systemu religijnego. Wiecie, ile my przykładamy wagi do tego, żeby ten kościół tutaj w Warszawie, kościół mocy, on nigdy nie funkcjonował w religijnym systemie? Żeby tu schematy nie powstawały? Wiecie, jak ludzie chcą mieć schemat? Człowiek. Schemat daje poczucie bezpieczeństwa, bo humanizm daje poczucie bezpieczeństwa. Poczytaj sobie o tych dziejach Abrahama i Abimelecha. On cały czas gdzieś tam przyłazi, bo ten Abraham przez wiele lat jest skłonny do tego, aby wchodzić w te kooperacje różne. Wiecie, kiedy to pęka u Abrahama? Jest taki jeden moment, kiedy Abraham ratuje tego swojego bratanka nieszczęsnego, bo tam, rozumiecie, jakaś jest awantura i on go ratuje. I tam zjeżdżają się królowie i chcą, i ktoś chce mu zapłacić, tak? A Abraham wtedy mówi po raz pierwszy. Niczego od ciebie nie wezmę. Ani rzemienia przy sandałach. Nic. On wtedy łamie humanizm. Rozpieprza to wszystko. Humanizm doprowadza Abrahama do tego w życiu, że on ulega cielesnym ciągotom swojej żony, która cały czas mu marudzi, tak? No, gdzie ten syn? No, gdzie ten syn? No, już 8 dych mam. No, gdzie ten syn? No, już okresu nie mam 40 lat. No, gdzie ten syn? No. I on jej słucha. Co to jest? To jest głos humanizmu. Mówi, zrób coś. On ma słowo od Boga, on ma słowo, tak? 19 lat chodzi i ogłasza, że jest ojcem wielu narodów, wyznaje wiarę, to pierwszy ruch wiary. Czy on 19 lat wyznaje, że jest ojcem wielu narodów, że ma dzieci, tak? Dopiero w 20 roku rodzi mu się, ale co? Ale on jest przez nią namawiany, on łyka to jak karp kluchy, tam mu przyprowadza jakoś, proszę ciebie, laskę z Egiptu, ten z tą laską idzie do łóżka, jeszcze na jej nogach, przecież to perwersja. Człowiek. Tam jest perwersyjny akt opisany w ogóle. Czy on ją zapładnia na talerzy, na nogach człowieku sary w ogóle. I on w to idzie. I się rodzi kto? Pierwszy muzułmanin. Człowieku. Do tej pory budynki rozpieprzają na świecie. Z jakiego powodu powstali? Bo Abraham uległ humanizmowi. Abraham uległ humanizmowi. Człowieku. To się nawet na Manhattanie odbiło. Rozumiecie, jaki zasięg działania? Zobaczcie, jaki zasięg działania. Papież mówi, że nie, że ateista może iść do nieba, bo jest dobry. Człowieku. Zbierają się wszyscy na jednym miejscu. Kiedyś jak jeszcze Janek Twajka turysta funkcjonował, człowieku, zebrał wszystkich na jednym miejscu. Człowieku, muzułmanie, Indianie, wszyscy razem się modlimy. To nie jest problem, jesteśmy wszyscy ludźmi, módlmy się. Módlmy się. Ty się do Manitou będziesz modlił? Ja się będę modlił do grubasa, co siedzi tego? Ja się pomodlę do Jezusa, wszyscy jesteśmy jedno, tak? Wszyscy jedno jesteśmy, my wszyscy humaniści.
Rozumiesz, jaki zakres? Rozumiesz, co to jest? Przyjrzyj się temu. Przyjrzyj się. To przychodzi od małych, drobnych rzeczy, po rzeczy wielkie, obejmujące czasy, obejmujące kraje i narody. Nie daj się temu. Większy jest ten, który jest w tobie, niż humanizm, który jest wokół ciebie i do końca twoich dni będzie. Rozumiesz? Dzięki Bogu Najwyższemu, że ta ziemia zostanie spalona kiedyś ogniem i będzie nowa ziemia. I będziemy mieć nowe ciała i będzie wszystko nowe. I nie będzie humanizmu. Główny humanista będzie zakuty w kajdany, będzie siedział w dziurze, tak? I z nim wszyscy inni podrzędni humaniści. A lud Boży będzie rządził tutaj na ziemi z Jezusem Chrystusem, który jest antyhumanistą. Chcę, żebyś to zakorzenił sobie. Prawda Boża dla ciebie number one. Jak będziesz się dzisiaj modlił, powiedz: Panie Boże, przeklinam wszelki humanizm w moim życiu, religijny i ateistyczny. Wszystko. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Odcinam się grubą kreską. Grubą kreską. I pamiętaj, namaszczenie działające w życiu człowieka nie oznacza, że nie jest on, nie może być pod wpływem humanizmu. Bo namaszczenie to jest zupełnie inny kalibr. Myśl o tym, rozważaj. Pamiętaj, że w modlitwie możesz to złamać. Wstańmy, proszę. Ojcze, ja modlę się w imieniu Jezusa. Ja dziękuję Tobie za to, że my jesteśmy wolni od wpływu demonicznych sił humanizmu. Ojcze, ja w imieniu Jezusa biorę teraz autorytet nad każdą demoniczną siłą humanizmu, wpływającą na jakiegokolwiek człowieka w zespole apostolskim Obóz Boży i tutaj w Kościele Mocy w Warszawie. Ojcze, w imieniu Jezusa ja przeklinam te działania, ja usuwam demoniczne siły humanizmu od małych do dużych, od ludzi z Kościoła i z całego zespołu. W imieniu Jezusa Chrystusa, Duchu Święty, Ty, który jesteś prawdą, Ty, który jesteś fundamentalną prawdą, na Tobie budujemy i z Ciebie się poruszamy. Ty jesteś naszą siłą. My przyjmujemy teraz pomoc przeciwko wszelkim humanistycznym opresjom w naszym życiu. My wyrzekamy się humanizmu i ogłaszamy, że nie mamy z tym nic wspólnego, Ojcze. Jesteśmy myśli Chrystusowej. Myślimy jak Ty, Jezus. Humanizm nie wpływa na nasze myśli, na nasze emocje i na nasze działania. Duchu Święty, oświeć każdą sferę, która została zaciemniona przez humanizm w naszym życiu. Boże aniołowie, wspomagajcie nas tym, abyśmy odpychali to, co humanizm proponuje do naszego życia. W imieniu Jezusa. Amen.